Łączymy się wszyscy tutaj w bólu z rodzinami ofiar. Wiemy, że o 17 wybuchł pożar w jednym ze escape roomów w Koszalinie. Jest 5 ofiar, 5 młodych ofiar. Otoczyliśmy opieką i psychologiczną, i psychiatryczną, nie ukrywam, rodziny bliskich. W tej chwili trwają czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Tu się trzeba być za chwilę też. Tam musimy podejść.